Witam serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Dzisiaj wybraliśmy się po Demo 8 do tej przepięknej nadmorskiej miejscowości. Jak widać, rowery to nie tylko góry i las, ale również i morze. Dobra, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Dziś do sprzedania ten kultowy już Specialized Demo 8 z 2013 roku w rozmiarze M stojący na kołach 26. Przedni amortyzator to bardzo nietypowy RockShox R2C z regulacją bottom-outu, który został zupgrade'owany o Tumic Charger. Nieznana jest mi marka obręczy i piasty, ale posiada ona maszynowe łożyska, a oś wymieniona jest na nową. Przedni hamulec Shimano, pochodzący z groupsetu Z, cechuje się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny i świetną siłą hamowania. Tylny amortyzator to Fox Van RC z regulacją kompresji i reboundu. W pewnych przypadkach im mniej regulacji, tym lepiej. Korby to Truvative Descendant, mają trochę zdarty lakier, ale są w idealnym stanie technicznym. Przechodząc do tylnej części roweru, spotykamy kolejnego reprezentanta groupsetu Z, przerzutka Shimano 10 rzędów zupgrade'owana, ponieważ w standardzie jest 9. Tylnia piasta jest mi również nieznana, mogę tylko powiedzieć, że jest na łożyskach mechanicznych, a bębenek posiada 3 podwójne zapadki. Oczywiście tylny zacisk to ponownie Z. Kokpit składa się z oryginalnego mostka Specialized, do którego przykręcona jest szeroka i pogrubiona kierownica Truvative. Widnieją na niej klamki i shifter Z oraz moje ulubione chwyty DevGrip. Rower mechanicznie jest w bardzo dobrym stanie, śmiało można wsiadać i po prostu jeździć. Wizualnie to mocne 4+, a największym z tych plusów jest to, że rower w całości praktycznie oklejony jest folią ochronną, która spełniła już swoje zadanie. Rama oprócz kilku rys nie posiada żadnych wgnieceń ani pęknięć, oczywiście nie była w żaden sposób naprawiana. Pretty sure.